Witam wszystkich serdecznie. Prezentacja radia, której jest na sprzedaż, prezydent Tomi, oczywiście sam AM z ASC. Włączany tutaj jest jedynie bip. Na funkcji można sobie bipa włączyć, który nam tutaj bipczy przy zmianie kanałów. Odłączony mam głośnik, znaczy podłączony mam do urządzenia pomiarowego, ponieważ chcę pokazać parametry tego odbiornika, nadajnika. Więc może przystąpmy od razu do sprawdzenia czułości. Moi drodzy, jedna zasadniczo ważna rzecz, o której mało kto wie. Papier przyjmuje wszystko. Tutaj mamy instrukcję oryginalną z prezydenta Tomiego, jak widać. Pobraną zresztą ze strony prezydenta. Tutaj są parametry wypisane, które nijak mają się do tego, jeśli chodzi o samą czułość odbiornika. Selektywność jeszcze ujdzie w tłumie, ale czułość odbiornika powinna być na poziomie, jak tutaj pisze producent, już wam mówię, czułość odbiornika powinna wynosić przy synod 20,5 mikrowolta lub 113 dBm. Jest tutaj byk taki walnięty, że głowa boli, ponieważ jeśli ustawimy sobie na 0,5 mikrowolta urządzenie, które będzie nam generowało sygnał podawany do odbiornika, przeliczając to na dBm-y, to wychodzi nam, że mamy 119 dBm-ów, a nie 113. Jeśli damy 113 dBm-ów, włączymy sobie mikrowolty, a to wychodzi nam, że czułość tego, tego odbiornika w tym radiu wynosi 1 mikrowolt przy synod 20. Jak widzicie, mamy tutaj pomiar czułości, mamy synod 17, żeby osiągnąć synod 20, musimy troszeczkę tu dojechać, no i mamy tutaj 1,3 mikrowolta. To jest normalna czułość odbiornika w AM-ie i to nie jest żadnym zaskoczeniem. Jeśli chodzi o dBm-y, to mamy minus 110 dBm-ów, więc czułość prawdziwa odbiornika tego to jest przy synod 20 1,3 mikrowolta. Moi drodzy, radio jest sprawne w 100%. W radiu wymieniłem filtr firmy CQ, filtr pośredniej częstotliwości firmy CQ na filtr wąski IT. Już to wam postaram się pokazać. Przepraszam, że tak z ręki tutaj, bo niestety statyw, nie mam statywu dzisiaj przy sobie. Widzimy tutaj filtr. Kurczę, chyba go tutaj zobaczymy. O, mamy filtr 455 IT, więc jest zamontowany wąski filtr. Co ten filtr daje? No, ten filtr daje, że nie słyszymy, że odbiornik, o, odbiornik słyszy troszeczkę wężej. Momencik, podstawię sobie tutaj, gąbkę, żeby było widać wyświetlacz, z racji tego, że żeby nie było, że tutaj coś przerabiam albo coś tutaj montuję. Także zawęża nam kanał, odsłuch kanału w prawo i w lewo, powyżej i poniżej tego kanału, żeby nie zbierać niezbędnych, niepotrzebnych śmieci. Szum własny tego radia bez podłączonej anteny, moi drodzy, to jest 50-60 mV. Jest to naprawdę bardzo niewiele. Także zobaczcie, tutaj mamy napięcie wyjściowe z głośnika 50 mV przy odkręconym potencjometrze na maksimum. Tak jak już wcześniej powiedziałem, 1,3 mikrowolta to jest czułość tego mikrofonu, przepraszam, czułość odbiornika przy synod 20. Teraz zmierzymy sobie moc tego nadajnika. Ja to radio stroiłem, to radio jest świeżo po serwisie. 5,4 W bez modulacji. Częstotliwość jak najbardziej w porządku. Spróbujemy sobie coś powiedzieć do mikrofonu. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy.
7 W z modulacją PEP, to w zupełności wystarcza, także przy dobrej antenie i dobrze zestrojonej antenie radio będzie bardzo ładnie pracowało. Nie wiem, czy nie przysłoniłem sobie mikrofonu przypadkiem. Także tak wyglądają parametry tego radia. Radio jest zestrojone. Prosiłbym bardzo o niehejtowanie, ponieważ dużo ludzi, zdarza się dużo razy, że ktoś po prostu pluje na to, jeśli ktoś chce sprzedać za jakąś cenę radio i twierdzi, że ta cena jest wygórowana. Nie jest to, powiem, najgorsze radio, nie jest to też najlepsze radio. Taka otoczka wokół prezydentów się zrobiła, że prezydenty to są bardzo dobre radia. Oczywiście PR jest bardzo ważny. Technologia, w której jest wykonany, też nie jest najgorsza, ale wygląda to na to, że prezydent czy fabryka, która go produkuje, chroni swoich, że tak powiem, elementów, z których jest zbudowane, ponieważ nawet na filtrze kwarcowym, a nawet rezonatorze kwarcowym są pościerane wszystkie oznaczenia, co mi się bardzo nie podoba, ale to już pozostawiam do przemyślenia w filmie Prezydent. Po prostu wiadomo, że to radio, można podejrzewać, że radio jest zrobione nie z takich komponentów, jak powinno być. Samo wskazuje na to filtry CQ, które są montowane, są bardzo, 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 powtarzam jeszcze raz, bardzo wadliwe, ponieważ po pół roku potrafią paść. Ok, moi drodzy, to by było tyle na temat tego radia. Oczywiście na radio udzielam gwarancji pisemnej. Radio jest do nabycia w naszym sklepie internetowym, można je bez problemu zakupić. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.